Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem S38, tym razem nasz łowca demonów. I zanim przejdziemy do samej gry, to są dwie kwestie, które tak naprawdę chciałbym poruszyć i chciałbym wyjaśnić. Wiem, że jedna osoba tam mi pisała, aby nie robić takich długich wstępów, ja przeważnie takich długich wstępów nie robię, gadam tam może minutkę, dwie i przechodzę do samej gry, no ale dzisiaj myślę, że to jednak jest wymagane, że wypadałoby wyjaśnić co nieco. I dlatego też postanowiłem, że jak nie zapomnę, to w przypiętym komentarzu po prostu wstawię minutę i sekundę, w której jakby kończę gadać, a zaczynam grać, tak normalnie. A sprawa będzie w ogóle dotyczyła Akademii, to już powiem na wstępie, więc jeżeli kogoś to nie interesuje, to po prostu może sobie przewinąć, o ile nie zapomnę tego wstawić, a jak kogoś po prostu ciekawi, no to może słuchać. Zanim jednak przejdziemy do Akademii, no to... Dużo opinii było pod poprzednim odcinkiem, jeżeli chodzi o te zakryte grzyby, i postanowiłem ich jednak nie zakrywać. Dużo osób mi pisało, że nie ma sensu, że takie tam komentarze bezsensowne jakby podbijały mi tylko statystyki, co jest w sumie słuszną uwagą. A ja po prostu, jak tam wieczorem sobie zazwyczaj siadam i czytam komentarze pod nowymi odcinkami, to po prostu będę takie osoby blokował albo ignorował, tak jak robiłem w sumie do tej pory. No w sumie ignorowałem, nie blokowałem, ale teraz chyba wypadałoby zacząć, bo tam widzę, że niektórzy nawet już zaczynają spamować pod tymi odcinkami, więc po prostu tak będę robił, a mimo wszystko dla tych widzów, którzy chcą widzieć te grzyby i chcą sobie liczyć i tak dalej, zostaną one odkryte. Także mam nadzieję, że taka decyzja wam się podoba. Natomiast tak, co do Akademii, no jak wiecie, z pierwszych odcinków z tego serwera mieliśmy Akademię, a Akademia się nazywała Exiles Academy. I tak, jak to w ogóle się zaczęło? No, ja Akademii planowałem nie robić na samym starcie, planowałem robić tylko tą główną gildię, w której obecnie jestem. Natomiast napisała do mnie jedna osoba, nie będę tutaj żadnych ników mówił ani nic, bo to nie jest powód, żeby, nie wiem, tam kogoś linczować, wyzywać czy cokolwiek, także nie będę tutaj ników mówił. Zgłosiła się do mnie osoba, że chciałaby zrobić Akademię. No ja tam troszeczkę, można powiedzieć, powypytywałem ją, ale tak już z pierwszej wiadomości mi się wydawało, że jest dosyć ogarnięta i po prostu się zgodziłem. Dlaczego się zgodziłem? No bo raz, że było bardzo dużo osób chętnych do gildii, dwa, że uznałem, że spoko, to będzie takie dwie gildie jakby praktycznie moich widzów, no bo tu głównie są osoby, które mnie mimo wszystko oglądają bądź kojarzą i dlatego chciały do gildii, tak samo było w Akademii, więc uznałem, że to będzie spoko, a że nie miałem jakby osoby chętnej, która by chciała się zająć tą Akademią, no to musiałem wziąć osobę, której tak naprawdę nie znałem, ale mimo wszystko, tak jak mówię, no przepytałem tam go i wydawała się dosyć spoko i taka, wiecie, pewna. No i tak, zaczęło się w ogóle od tego, że to ja zrobiłem listę osób do Akademii, które chciały dojść, to ja tam wszystko ogarnąłem, Discorda i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę no gotową listę wysłałem tej osobie, jej zadaniem było tylko założyć gildię i pozapraszać tych ludzi, i to zrobił świetnie, w sensie no ta osoba zrobiła. I przez pierwsze dni tak naprawdę bardzo dobrze sobie radziła, jeżeli chodzi o tą Akademię. Ja co chwilę pytałem, czy nie potrzebuję jakiejś pomocy, czy nie weźmie sobie kogoś na oficera i tak dalej, i tak dalej. No było, że nie, że radzi sobie i tak dalej. No i ja widziałem, że faktycznie sobie radzi, więc mówię, no spoko, skoro gość jest taki ogarnięty, mimo że jednak no gildia to jest... Ciężko jest na początku ogarnąć całą gildię, bo jest mimo wszystko sporo roszad, dużo osób kończy grę, dużo osób, nie wiem, odchodzi do innej gildii i tak dalej, i tak dalej. No mimo wszystko jednak widziałem, że ta osoba sobie radzi, więc mówię spoko. I tak, tak naprawdę no wiele osób mi zarzucało, w ogóle na początku była umowa taka, że osoby, które będą jakby odstawać od Akademii, w sensie będą się tam wyróżniać na poziomie levela i tak dalej, będą przechodzić do gildii głównej, natomiast osoby tutaj z dołu naszej gildii będą przechodzić do Akademii. No i jakby wszystkie osoby się na coś takiego zgodziły, to jeszcze było w ogóle ustalone przed startem serwera, nikt nie miał jakichś, nie wiem, przeciwności czy coś w tym stylu, nikt tam się, że tak powiem, nie buntował, tylko wszyscy poszli na taki układ, no i spoko. I teraz tak, pierwsze podmianki chciałem robić w poniedziałek, czyli 3 dni po starcie serwera. Dlaczego? Ano dlatego, że w te pierwsze 3 dni dzieje się tak naprawdę najwięcej na serwerze, ludzie potrafią wbijać po kilkadziesiąt poziomów i tak dalej, więc no głupotą byłoby wymieniać na przykład w sobotę, gdzie w niedzielę się to wszystko może obrócić.
i robiłem te podmianki, pierwsze jakieś tam podmianki były w poniedziałek i tak dalej. Osoby, w sumie to były tam nie wiem ile, ze trzy chyba komentarze takie, wiecie, takie idiotyczne dosyć, jeżeli pod poprzednim odcinkiem, jeżeli chodzi o akademię. Ale postanowiłem, że skoro w akademii było tak naprawdę 50 osób, które mnie oglądają, z tego pewnie mogą tam czuć jakiś niesmak, co niektórzy, mimo że dalej to oglądają, to postanowiłem to wyjaśnić dla nich głównie. I tak, na czym ja skończyłem? Tak jak mówię, no pierwsze podmianki jakieś tam były w poniedziałek, dużo osób mi zarzucało, że tych podmianek nie robiłem, tylko szukałem ludzi z zewnętrznych gildii. Dlaczego? Ano dlatego, że raz nie było osób, które jakoś bardzo się wyróżniały levelem. Nie wiem, 20 poziomów na etapie setnego poziomu to jest tak naprawdę do wbicia w jeden dzień w jakieś, nie wiem, 100-150 grzybów. To wszystko się tak naprawdę może obrócić w chwilę. To nie jest tak, że ktoś tam odstał na przykład na 50-60 poziomów od dołu naszej gildii głównej i po prostu należało się takiej osobie, aby przeszedł do tej głównej gildii. Tylko to było naprawdę niewiele leveli, to raz. Dwa, chciałem, aby akademia wbiła sobie jak największe procenty, aby po prostu ludzie z akademii nie cierpieli, tak? Generalnie wszystko robiłem po to, aby ta akademia była tak naprawdę na równi z główną gildią, co teraz wiem, że no po prostu było nie do zrobienia, ale mimo wszystko się starałem i starałem się też, aby po prostu ta akademia, po prostu nikt nie był poszkodowany, ani ludzie w głównej gildii, po prostu chciałem dla wszystkich dobrze, ale niestety tak jak widać się nie da. I tak, dlatego też nie robiłem aż tyle podmianek. Natomiast jeżeli ktoś się bardzo wyróżniał, tak jak na przykład tutaj Life or Dead bardzo się na początku wyróżniał, Maciek 1337, on też tam bardzo ładnie poleciał w tej akademii. Kto tutaj jeszcze był? Daj mi Misia, z tego co kojarzę, też bardzo wysoko poleciał, jeżeli chodzi o ten level. No to po prostu takie osoby przechodziły tutaj do nas, zgodnie z umową, mimo że sporo osób mi zarzucało, że nie brałem ludzi z akademii, tylko szukałem z zewnątrz. Tak jak mówię, no co było tego powodem? Raz, że różnice nie były duże, dwa, jeszcze w ogóle trzeba też zwrócić uwagę, że ludzie z akademii, które teoretycznie odstawały z levelem, miały na przykład salkę ósmą, gdzie nasze doły miały dziesiątki, klaser miały tam jakiś dosyć słabiutki i tak dalej, no to też na takie rzeczy trzeba patrzeć. No i co dalej? No i tak jak mówię, no teraz podmianki miały być po weekendzie wielkanocnym ostatnio i były, tak jak mówię, no te osoby, które tak fajnie odstawały, jeżeli chodzi o poziom od akademii, to do nas tutaj przeszły. Ja też chciałem jakby, wiecie, nie chciałem robić takich podmianek, że ciebie wyrzucam, ciebie wrzucam i tak dalej, tylko po prostu chciałem porozumieć się z tymi ludźmi. Ktoś tam mi pisał, że przywódca tamtej byłej akademii pisał mi, że na przykład jest ktoś potrzebny, no ja najpierw chciałem ustalić z daną osobą z głównej gildii, czy nie ma jakichś tam przeciwwskazań, aby przechodzić i tak dalej. Też nieraz na przykład taka osoba kilka godzin nie była dostępna, więc mi nie odpisywała, więc to jakby wstrzymywało moją decyzję. Ja chciałem tam z każdym być dogadany, żeby, wiecie, nikt nie czuł się taki, że tak powiem, no po prostu wyrzucony tego, bo to jednak jest, myślę, że niefajne. Chciałem, mówię, tak jak wspominałem już wcześniej, chciałem każdemu dogodzić, no ale niestety tak się nie da. Co później zauważyłem tak naprawdę? Po jakimś tam, powiedzmy, tygodniu, może nawet nie, zauważyłem, że lider akademii zaczął strasznie olewać to, w sensie nic go tam nie interesowało, jedna osoba mu tam odeszła z gildii, co jest normalne, z głównej gildii też odchodzili, też kończyli grę i już jakby nawet nie chciało mu się samemu poszukać gracza, tylko od razu było pisanie do mnie, żebym mu kogoś znalazł i tak dalej. Ja nieraz potrafiłem szukać ludzi i do nas, i do akademii, co było moim zdaniem bez sensu. Wszystkie też problemy w ogóle leciały do mnie zamiast do zarządu tamtej gildii. No co też jest głupotą, bo jakby po to dana osoba się zgłasza na założyciela akademii, aby jakby no do niej były kierowane problemy, a do mnie ewentualnie coś tam, wiecie, takie sprawy organizacyjne, jak to ma wyglądać i tak dalej. Mimo to tam się starałem pomagać, starałem się jakby sprawiać pieczę i nad jedną i nad drugą gildią, czułem się po części do tego zobowiązany. No ale wyszło koniec końców tak, że mówię, no ta osoba zaczęła dosyć mocno tą gildię olewać, nie wiem dlaczego, jeżeli miała jakiś problem, no to mogła do mnie napisać i mogliśmy go wyjaśnić, ale tego nie zrobiła i koniec końców gildia, najpierw tam były jakieś zmiany korony, że inna osoba miała koronę, potem oni zmienili nazwę, potem nagle przywódca tej gildii, który był z nami na Discordzie, ten pierwotny, nagle wyszedł z tego Discorda w ogóle bez żadnego słowa i tak dalej, mimo że w teorii tam jako tako żeśmy się wspólnie trzymali,
Wyszedł po prostu z tego Discorda i bez słowa i tyle. I gildia zmieniła nazwę, odcięła się od nas i na tym się skończyło. Z tego co wiem, teraz tam ma jakąś inną nazwę, tam jacyś w ogóle inni ludzie są, też te osoby poodchodziły, które były w tej akademii i tak dalej, i tak dalej. Także no, tak jak mówię, kończąc już ten temat akademii. Okej, coś mi tutaj wyrzuciło przeglądarkę. Kończąc temat akademii, po prostu dużo ludzi mi zarzucało, że nie miałem, jakby w ogóle mnie nie interesowała akademia i tak dalej, a nie wiedzą nawet, że tak naprawdę no większość decyzji i tak dalej, większość ludzi, którzy tam byli, zwerbowałem ja, bo po prostu zarząd tej akademii, nie wiem, no po prostu nie interesowało go to zbytnio, nie na początku, bo na początku fajną robotę zrobił, ale później, w późniejszej fazie jakby totalnie to olewał i ja tak naprawdę robiłem na dwie gildie, szukałem ludzi, ogarniałem i tak dalej. Także takie komentarze, że tam wiecie, olałem tą akademię, nie interesowała mnie, są totalnie bez sensu, ale mam nauczkę, że jeżeli nie będę miał przynajmniej dwóch, trzech osób pewnych do akademii, to po prostu na takich, które po prostu chcą zarządzać akademią, to na jakichś tam kolejnych serwerach, jeżeli będą, jeżeli będę tworzył gildię, będę po prostu tworzył tylko główną gildię, i tyle, bo po prostu nie da się każdemu dogodzić, nie da się jakby, no mówię, nie da się każdemu dogodzić i potem są właśnie takie durne komentarze, w sensie no komentarze to tam było niewiele, w sumie 2-3 komentarze, więc to jakoś tam olewałem, ale po prostu uznałem, że pewnie mimo wszystko jakieś tam osoby są, które mnie nadal oglądają, a chciałyby wyjaśnienia, tak więc te wyjaśnienia po prostu im się należą i po prostu są, a że ten film pewnie dotrze do dużej ilości osób, to dlatego umieściłem je tutaj. Jeżeli ktoś by mi, nie wiem, nie wierzył w to, co mówiłem, że tak nie było, że to ja ogarniałem akademię i tak dalej, oczywiście tu mówię do osób, które były w tej akademii, bo jakichś tam postronnych nie mam zamiaru informować, może do mnie napisać na Discordzie, podeślę mu, że tak powiem, jakieś powiedzmy dowody na to, że tak było, jeżeli mimo wszystko nadal by mi nie ufał, ale tak jak mówię, to osoby, które były w gildii, w tej akademii w sensie, bo jakieś tam osoby postronne, no to myślę, że nie powinno to interesować. No i tak naprawdę to tyle, mówię, mam nauczkę, jeżeli nie będę miał przynajmniej dwóch, trzech osób pewnych na, do zrobienia akademii, to jej nie będę robił w przyszłości, będę robił tylko główną gildię, którą zajmuję się tak naprawdę głównie ja i tam mam pomoc od oficerów i tak naprawdę to wszystko. Okej, więc skończyłem gadać, widzę, że jest prawie 14 minuta nagrania. Pewnie tam coś wytnę i tak dalej, bo mówię, skraszowała mi się przeglądarka i tak dalej, to pewnie troszkę mniej, ale się troszeczkę rozgadałem, ale okej, przechodzimy teraz do ogarniania postaci. Tak jak mówiłem, grzybki nie będą zakryte, to już powiedziałem. No i co tutaj się zadziało? No mamy Weekend Expa, nagryłam to w sobotę, mam nadzieję, że wrzucę wam to w niedzielę. Mówię, mamy Weekend Expa, wbiłem tutaj 221 poziom i pół prawie. Jeżeli chodzi o pupile, to już tutaj walki mam porobione, ale troszeczkę żeśmy się odrobili od tego ostatniego odcinka, ponieważ tutaj jak wejdziemy w tabelę, no to jesteśmy na trzeciej pozycji, ostatnio byliśmy na 15. Ostatnie dwa dni, gdzie nie nagrywałem, no to zrobiłem 5-0. W sensie w obydwu dniach 5-0, więc troszeczkę tą tabelę tutaj nadrobiłem. No i co więcej, no na razie tutaj nie będziemy nic robić z takich rzeczy, bo ja tutaj mam jeszcze awkę do zrobienia, więc sobie chyba po prostu wbijemy do lochów. Tutaj mam jeszcze kibel, bym musiał coś spuścić, ale to zaraz. Jak wyglądają runy? No runy w ten sposób, powoli tutaj się to wszystko rozwija. Jeżeli chodzi o lochy, to tutaj żeśmy sobie poklikali te zbezczeszczone katakumby i kopalnie Glory, po to, aby już dostać kolejny klucz. Myślę, że tutaj je dzisiaj pozamykamy. Niestety nie mamy za dużo miejsca w ekwipunku. Co za tym idzie, będę musiał chyba te przedmioty wyrzucać niestety, więc zmarnuję tutaj troszeczkę surowców do kowala, no ale mimo wszystko, no jest odcinek, więc po prostu na potrzeby odcinka to zrobię, normalnie bym tego nie robił. Twierdza mi się tu buduje na 11, eko mam 9-9, fajne kontry sobie poznajdywałem, więc myślę, że jest ok. No i co, no i chyba nie ma tutaj co więcej gadać, bardzo fajny łuk przed odcinkiem sobie znalazłem. Jak widzicie, rozrzut jest super, daje nam zręczność 4% od run, więc no myślę, że to jest naprawdę spoko, jeżeli chodzi o ten łuk, bo myślę, że dzięki niemu sobie tutaj pchniemy jakieś lochy kolejne. No i okej, co? W sumie nie będziemy się tutaj rozwozić, tylko wchodzimy do tych lochów, poklikamy tu sobie troszeczkę. Najpierw myślę, że pozamykam te lochy, bo to jest tak naprawdę chwila, moment, jak widzicie, i to pada. Będę tutaj podmieniał, co się uda znaleźć lepszego.
a ewentualnie gorsze rzeczy. Czy ja coś tutaj mam do kibelka? Chyba nie, chyba to są wszystko itemki z właśnie tych stref mroku i tak dalej. Okej, tutaj nam padło, mówię, no te lochy to jest tak naprawdę jeden grzyb i one padają, z tym, że one tutaj za wiele expa nam nie dają. Dobra, to sobie wyrzucamy wszystko, no niestety zmarnujemy to, ja wam nie polecam tak robić, polecam wam czekać, aż będziecie mogli rozmontować u kowala te przedmioty, bo one jednak dają sporo kryształu, który wam się potem przyda. No ale mówię, no na potrzeby odcinka będziemy musieli zrobić coś takiego, co właśnie robię w tym momencie. No mamy tutaj jakiegoś zwiadowcę, który już stawia opór, ale wpadł i wbiliśmy 222 poziom, także spoko. No i mamy tutaj bossa, który również padł, no i czekamy na klucz do tego miejsca i będziemy sobie dalej cisnąć. No jak widzicie, te lochy sporo zamknęliśmy, a nam niewiele dały, bo na razie po prostu expa nie ma za dużo. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy coś tutaj dla maga, co możemy podmienić, bo to mam w sumie kryształ, na szczęście to nie jest nic istotnego. Tutaj mamy coś na siłę, więc podmienimy, bo my tutaj mamy w ogóle na inteligencję, żeby tylko było. Tutaj jakiś hełm, ale on niewiele daje, to olejemy. I jakieś buty dla maga, poczekajcie, poczekajcie, jakieś buty dla Mariusza tutaj, one dają plus 6, no to na razie olejemy. Na razie sobie możemy w sumie tutaj tej Kunegundzie dać troszeczkę leveli, dokładnie. I jeszcze tutaj temu wojowniku, a nie mamy golda, dobra. No to nieistotne, okej, okay, chyba sobie polecimy do tornada, zobaczymy jak tam w tym tornadzie tutaj pociśniemy. No tutaj mamy tego bloka z poprzedniego odcinka, więc nie wiem, czy on jest tutaj, aby na pewno do zrobienia. O, padł, zobaczcie, super. Tylko właśnie, a to jest błąd, dobra, już myślałem, że pełny ekwipunek, ale przecież mam sporo miejsca. Dobra, no to polecimy sobie w tym tornadzie, zobaczymy jak daleko tutaj zajdziemy. Chociaż no tutaj ci przeciwnicy są dosyć mocni z tego co widzę i nie idą tak gładko jak w poprzednim odcinku, bo jednak tam też jak szukałem tego łuku, to mi dwa epickie przedmioty wypadły na trzy główne statystyki, które mi sporo dały, więc sobie też je podmieniłem. Ja wam w sumie mogę pokazać, skoro już tutaj jestem. To były chyba rękawice i ten pasek, więc no naprawdę spoko rzeczy, które sobie mówię, od razu z miejsca podmieniłem, bo troszkę tej broni mimo wszystko szukałem, dlatego że no nie chciała mi wypaść, po prostu taka fajna na zręczność. Dobra, padł, musisz odczekać kilka sekund, ale padł. Tutaj mamy jakiegoś wojownika, zobaczymy jak ten wojownik, czy on tutaj też padnie. No jak widzicie, tutaj dosyć trudne to tornado się robi mimo wszystko, dosyć sporo wymaga tutaj od nas, no tam milion HP było, ale kurczę, nie fajnie. Bo myślałem, że to będzie gładko chodzić. Dlaczego? No dlatego, że jeszcze może wieżę poklikamy, ale nie wiem jak z tym 13 piętrem, czy my aby na pewno to pociśniemy. Zaraz sobie tam wejdę też, zobaczymy jak to będzie. Dobra, ale... a nie, padło akurat, dobra, okej. No i tu mamy znowu wojownika. No to dobra, chyba tego wojownika olejemy. Nie będziemy tu klikać, bo jak widzicie, dosyć topornie to idzie na ten moment. No tutaj te lochy teraz to będą takie, można powiedzieć, blokady. Tutaj te strefy mroku nam będą fajnie szły. W tym tornadzie to będą blokady aż do kolejnego weekendu epickiego, który będzie za tydzień. Tam się przebierzemy i pewnie sobie pociśniemy fajnie, jeżeli chodzi o te lożki, no bo na tym etapie to jeszcze idzie bardzo fajnie. Dobra, a tutaj w ogóle sobie portalu nie zrobiłem. Powinienem go pokonać, dokładnie. Mogłem to zrobić na początku, ale też zagadałem się na początku i się wybiłem z tego rytmu. No i tu mamy to 13 piętro, to jest mag. O, zobaczcie jaka bliska próba. Ej, to on może być do zrobienia. I chyba czwarty to też jest mag i to jest już mag taki cięższy. Ale i tak byśmy wbili tutaj sporo poziomów, jakbyśmy dwa te lożki tutaj pokonali, czyli tego drugiego i trzeciego. Ale nie wiem jak to nam wyjdzie. No kurde, pierwsza próba taka bliska. A tutaj zobaczcie, już jakieś problemy stawia. W sensie opór jakiś stawia. No zużyjmy tutaj troszeczkę tych grzybów na niego, zobaczymy jak to pójdzie. Kurde, no tam przecież jeden dosłownie mocniejszy hitek i by to padło. To by nam odblokowało fajnie to 13 piętro, przynajmniej na kolejnego przeciwnika. No ale zobaczymy, no on jest na pewno do zrobienia. Z tym, że... ile tu będziemy potrzebować na niego? Wiecie co? Może poczekajcie. Może ja sobie tą wieżę poklikam, bo tutaj ta wieża powinna dosyć szybko padać. Ona mi da trochę golda. Może ja wpompuję w statystyki zamiast tutaj w tych swoich towarzyszy. I wtedy sobie po prostu zobaczymy jak to będzie padać. Powiem wam, że jak tak zacznę odcinek takim gadaniem, to mnie tak wybija z rytmu i teraz tak dziwnie to mi idzie. Tak mi się wydaje przynajmniej.
No ale dobra, to jest akurat nieistotne. No tutaj jakiś już opór jest stawiany, ale dobra, padło i chyba zaraz będziemy mieć pełne miejsce, pełny ekwipunek. Z tym, że no to jeszcze ile? A, jeszcze dwa miejsca mamy, dobra. Także zobaczymy, czy nam może coś poleciało fajnego dla naszych towarzyszy. Okej, jedno miejsce sobie zostawię. I co my tutaj mamy? To jest na wszystkie cechy, to od razu można olać. Rękawice dla maga dosyć mocne, więc zostawimy. Buty dla wojownika. O, tutaj w ogóle pasek, ale ta ma pasek na wszystkie cechy. A, to jest dla berserka w ogóle. Nawet nie wiedziałem, w sensie dla wojownika. Buty jakieś dosyć słabe i to słabe. No tak naprawdę nic ciekawego. Więc w sumie to sobie posprzedajemy. No marnuję te kryształy, marnuję, ja wiem, nie musicie mi o tym pisać. No ale mówię, czego się nie robi dla odcinka. No popchniemy sobie troszeczkę tej zręczności, aby tu jednak mimo wszystko te hitki mocniejsze nam wchodziły, no i sobie do tego 13 piętra polecimy, no bo jednak bym chciałbym tam rozwalić tego maga. No okej, okay, kolejny padł, zobaczymy jak to dalej będzie, kolejny, super. Błąd systemu, coś tutaj się niestety zepsuło. No, cały czas jest błąd systemu. O, teraz nam się naprawiło, dobra, mamy jakąś klatę dla maga, strasznie dużo rzeczy nam dla maga w ogóle dropi, nie wiem czy zauważyliście. Śmieszna taka zależność, powiedzmy. Dobra, kolejny padł. I teraz lecimy, no wiecie, ta wieża zawsze nam da procent do golda z misji, co jest tak naprawdę bardzo fajne, no bo jednak te statystyki sobie tutaj popchniemy dzięki temu. Dobra, kolejny padł i chyba nie mamy miejsca w plecaku, dokładnie. Te buty już sprawdzone, dobra, to na inteligencję i z dziurą to możemy wziąć. To na wszystkie staty i to mamy na wszystkie staty, dobra, to możemy po wyrzucić i te okularki możemy wyrzucić. Znowu sobie zostawimy troszeczkę miejsca i zobaczymy jak to pójdzie dalej. Dobra, teraz mamy kogo? Mamy wojownika. No tutaj w tej wieży głównie są wojownicy, także myślę, że z nimi większego problemu być nie powinno jako ten łowca. Tak jak już pisałem, tam się wypowiadałem, że ten łowca strasznie mi się wydaje spoko, powinien być właśnie na takie wieże, na takie strefy mroku, gdzie jednak to dodatkowe życie, które po odrodzeniu mamy, czyli tak naprawdę kolejny... Bo wiecie, to już chyba mówiłem w poprzednim odcinku, że mamy tam trzech tych naszych towarzyszy plus my, a jeżeli się odrodzimy, to jesteśmy tak jakby znowu my. I myślę, że to by fajnie działało właśnie w tych strefach mroku i wieżach tam na późniejszym etapie, no ale to wszystko się jeszcze wyklaruje. Dobra, nie klikamy, bo już tu widzimy jakiś większy blok. Tutaj mamy jakieś rękawice dla wojownika i to założymy, bo tutaj mamy zwyklasa. Jakiś mamy tutaj gemik, to może to na razie zostawimy. Może się potem odzyska, zobaczymy. Dobra, dodajemy sobie tej zręczności ile tylko możemy. I resztę grzybów myślę, że przepalimy sobie na to 13 piętro. Spróbujemy to pocisnąć, zobaczymy czy nam się uda, czy też nie. Fajnie by było. Troszeczkę tutaj mimo wszystko będę chciał wyłożyć, no bo to nam jednak da najwięcej leveli. No a jeżeli się nie uda, no to mimo wszystko chyba znów sobie zrobimy jakąś tam przerwę z tego łowcy. Powrzucam jakieś inne odcinki z Berka, z Paladyna i będziemy próbować tutaj dalej. Myślę, że jak się zbliżymy do epickiego weekendu. O, padło, super. Dwa levele nam dało, dobra. Super. I mamy, zobaczcie, jaką kozacką klatę. Od razu ją sobie tutaj podmienimy. I kolejny też powinien paść. Także fajnie, jakiś progresik, bo już się bałem, że tutaj nic w tym odcinku nie zrobimy. To jest wojownik, no ten wojownik myślę, że też powinien paść. No tutaj sobie na niego zużyjemy, myślę, że dosyć dużą ilość grzybów, tak ze 150 może nawet. Bo mówię, no jest tutaj mimo wszystko duża szansa, aby on padł i da nam znowu kolejne dwa levele. To już będzie 200, myślę, 26 poziom. Nie wiem ile one tam dokładnie dają w tym 13 piętrze. No ale kurde, ten wojownik jest, powiem wam, dosyć tutaj twardy z tego co widzę i tak jakby nie chciał nam paść. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Który my mieliśmy? Chyba 221, no to 3 poziomy tylko byśmy wbili, no to nie jest to jakiś rewelacyjny wynik. No ale okej, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Złapałem sobie też dzisiaj dwa pety, bo nie wiem czy już mówiłem, czy nie, nagrałem to w sobotę, wy to pewnie zobaczycie w niedzielę. Złapałem sobie dzisiaj dwa pety, mianowicie Plutoida w świetle, czyli nam tam dało do zręczności troszeczkę statystyk, i Bździka w ziemi on był, to są wiosenne dni, także te dwa pety sobie złapaliśmy. Już mamy 31 i jesteśmy do tyłu jeżeli chodzi o Konieguta, bo już Koniegut jest chyba do złapania w poniedziałek albo wtorek, już nie pamiętam w tym momencie. Ale tam już niektóre osoby go sobie złapały w tamtym tygodniu.
a my będziemy musieli złapać sobie dopiero w tym, tak więc no z tym jest tutaj problem, o tego peta jesteśmy troszeczkę do tyłu, jeżeli chodzi o tą ilość. No kurde, zobaczcie, on tutaj nie chce paść, w ogóle tutaj nie ma żadnych bliskich prób, liczyłem, że tutaj się jakoś odrodzimy 100 razy i on sobie padnie, a tutaj nie chce paść, padł, zobaczcie, a chciałem do 100 grzybów klikać, mamy 101, no i pięknie, wszystko obliczone, mamy tutaj jakąś klatę, daje nam plus 1, jak to wygląda tutaj, a bo to jest, o, w ogóle ktoś mi też napisał, to też mi się przypomniało, tak dzisiaj chaotyczny odcinek, no ale nie ma to tamto, ktoś mi napisał, że jak damy sobie itemek z łowcy na wojownika, to statystyki zamienią się na siłę, wytrzymałość, szczęście i jak widzicie, tak się dzieje. Tutaj mamy zręczność, zakładamy, mamy siłę. Nie wiedziałem o tym, ktoś mi to napisał w komentarzu, w ogóle na Discordzie też ktoś przeczytał ten komentarz i wszyscy byliśmy zdziwieni, dlaczego tak się dzieje. Ja o tym szczerze mówiąc nie wiedziałem, ale mówię, no ja tej gry się też cały czas mimo wszystko uszę, a dzięki temu, że nagrywam, to ta nauka jest jeszcze skuteczniejsza. Także no tak jak mówię, tak to działa, jest to dosyć fajne, dlatego że nie musimy tam, wiecie, wachlować tymi itemami tak bardzo z kiblem i tak dalej, aby ubrać tego naszego barbara, więc to jest spoko, ale tutaj patrzę, że ten itemek chyba będzie lepiej do kibla mimo wszystko spuścić, aniżeli mu dawać, bo nie ma tam aż tak wielkiej różnicy. Tutaj jest tylko plus 1, więc to sobie olejemy, a już kibelek mamy zapełniony, aura już 4, myślę, że 5 aurę do kolejnego epika bez problemu powinniśmy wbić i tam na tym kolejnym epiku się przebierzemy. Standardowo zapomniałem wam tutaj pokazać lochów, które pokonałem. Tak naprawdę no najciekawsze to jest to 13 piętro, czyli ten wróżek i ten dymik, także sobie to teraz obejrzymy. Nagrywam to już po nagraniu odcinka, no ale to wiecie, tak jak mówiłem, musi mi to pokazywanie lochów wejść w krew. No tutaj z tego co widzę, dwa bardzo fajne krytyki nam siadły i dlatego on padł. No ale to też zasługa tego trenera z podziemi, więc no to naprawdę sporo daje. I też nie zostało nam tutaj niewiele HP, no także tak ta walka wyglądała. No z tymi magami to tak jest, że niestety muszą nam tutaj fajne krytyki siąść, bo jeżeli nie, no to po prostu już nie mamy tej szansy na odrodzenie i po prostu padamy, no bez dwóch zdań. Tutaj zobaczcie, jeden fajny krytyk i drugi, no ładnie, ładnie. No i teraz tym dymikiem, tak naprawdę sam jestem ciekaw, jak to wyglądało, bo jednak on był tak jakby nie do ruszenia, a jednak go tutaj pokonaliśmy. Zobaczcie, jak on nam tutaj sporo HP zabiera, ile my mu. No to jest mimo wszystko wojownik. Ale dobra, tutaj się pewnie raz odrodzimy. Ile mu zabraliśmy? 4 miliony HP. Nawet niecałe. Dobra, teraz kolejny raz. Pewnie się znowu odrodzimy. Tutaj ze 3 albo 4 razy mi się wydaje się odrodziliśmy. Dobra, zostało mu pół. Zobaczcie, jaki krytyk tutaj. Okej, kolejny raz. To już chyba trzeci. O ile nie straciłem rachuby. No i teraz go już tutaj pokonaliśmy. Strasznie fajny krytyk. Tam też 3,5 miliona. No i udało nam się go. Także tak naprawdę no 3 odrodzenia wystarczyły. Więc wydaje mi się, że to wcale nie tak dużo. To by było na tyle, tutaj jeżeli chodzi o to 13 piętro, to jest znowu mag, to jest znowu dłuższy przestój, jeżeli chodzi o naszego łowcę, więc tak jak mówię, chyba zrobimy sobie teraz przerwę, być może jeszcze w kolejnym tygodniu coś tam wrzucę, jakoś tam w środę, może w czwartek coś nagram, ale mimo wszystko będziemy już teraz się zapatrywać na ten event epicki, dzięki któremu się przebierzemy, być może zrobię odcinek z przebierania, a potem z klikania lochów, tak jak to było w weekend wielkanocny, w ten event wielkanocny, i sobie po prostu dalej pociśniemy, jeżeli chodzi o tego naszego łowcę, a w międzyczasie będę tam wstawiał jakieś rzeczy z Paladyna, z Berserka i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, wbijajcie na Discorda dla widzów. To by było na tyle, dziękuję raz jeszcze, trzymajcie się i cześć.